Dzień dobry, witamy. Czwartek, dzisiaj sprawdzimy, co Piotr robi. Przyjechaliśmy dopiero samochodem. Piotrek, nie wiem, widzę, że tutaj woła cały czas, chodź, więc chyba pracuje. Idziemy do hodowcy, zobaczymy, co Piotr robi. Chodźcie, hodowcy. Piotrek, widzę, wołasz, siema. Nagramy film. Cześć, Wiktor. Cześć, Wiktor. Cześć, Wiktor. Cześć, wy jesteś, witaj. Tak, po urodzinach. No, po rodzinach to ty... idzie? To bardzo dobrze, dyrekcje uwalone, no. Wydają się wołać. Wołam. Ostro widzi. Klapa i no jedna widzi. 111 do lotu, jedna klapa. Tylko jedno, no. Inni mają po ile? Po 8 klap. Dwa konkursy. Piotr będzie na jedną klapę będzie łapał po 20 konkursów jednorazowo, więc nie zdziwcie się, hodowcy, jak będzie się antena potem uginała. Nie, przez to zrobione jest jedno, bo tu przychodowdowy, z tyłu zamykane będzie i nie muszę łapać samicy. Samice wchodzą, ale tam słuchaj, ty już teraz rozłączasz gołębie pod typowo pod gołębie, nie? No, jeszcze młode są jeszcze, za jakieś 18 rozłączam gołębie, co robić. Tutaj pamiętajmy hodowcy, że Piotrek na sezon 2019 się tak nakręcił, że powiedział, że z pierwszego lotu będzie miał 20 gołębi odbitych w sekundę. Tak jest. Chyba zgłoszeni. Nie, zobaczymy, no każdy by chciał też odbić. Zobaczymy. Teraz bym karmił. O, odbrowcy karmą, no, rozpłodową lotową. Tam pszenicy dosypują. A to jest rozpłodowa? Rozpłodowa lotowa i jeszcze tu tego. Konopi dosypuje i ostropesów. Nie, no, to no i tyle. No. Ale widzę właśnie ostropes i ma konopie, co nie? No. Konopie. I tak to jedna klapa. No teraz tak, wiesz, przy takim sezonie, żeby zmontować gołębie, konopie. Poprawki, wyczyścić. Gołębniki widzimy pomalowane. Piotrek nie próżnuje, cały czas pracuje ciężko. Gołębie młode już odsadzone. Nie. Młode część od 20 gołębiów. Tego sypu, ale... Wojlera zważył hodowcy, jest już skończona. Gołębie chodzą. Gołębie czekają na przyszłość. Pierwszy na rynku to górę. Hodowcy się nie wystraszyli. Ile młodych już jest przygotowanych? No, chyba to dobrze. 17 młodych. I jeszcze za jakiś tydzień odrzucę z 20. Tutaj przyjdą. No, ale Piotrek, teraz tak, na razie nie ma nic kombinowania z młodymi. Po prostu siedzą, nie, żeby odporność tak, zbierać. Ja ci powiem, że nie ma co. No, futer nawet ziemi tam nasypie. Ja później teraz, jak przychodzi sezon, to dbam o stare, o wolierę, a młode i no, woda czysta. Ale to słuchaj, teraz przychodowo te gołębie młode, co odsadzisz, bo wiadomo, tam gdzieś klientom, masz kolegą i tak dalej, to odsadzasz i koniec, już gołębie lecą na wdowieństwo. Część jajka, część malutkie młode pobrali, też kolegi nowego sądza z konkretnych nawet, 46101 małego wziął. Dobre pieniądze zapłacił też. Tym bardziej słuchaj, masz przede wszystkim podgląd po tym, jak te gołębie lecą u hodowcy. No to może dobrze, że wziął małe, bo bakterie, wiesz, lepiej się uchowały, no może lepiej się tam od tego wyzwać. Pamiętajmy, hodowcy, teraz to jest taki okres, gdzie właśnie dużo trzeba pracować. To jest naprawdę ze starymi gołębiami wszystko, no. Tym bardziej, że hodowca, każdy jeden w Polsce mógłby powiedzieć... Kabinka stoi. Tak, każdy hodowca mógłby powiedzieć, że teraz jest taki okres, gdzie można sobie wziąć jeszcze dać luzu, bo sezon dopiero się rozpoczyna. Ale ty jutro chyba jedziesz na trening. Pierwszy trening. Nową kabiną. Dokładnie. No, kabinka, tam pokazywać. Kabinka, no nie będziemy mówić, ale nówka jest przygotowana, no, więc hodowcy, wydaje mi się, że Piotr nie zaprzestał z poprzednim rokiem. Trzeba iść do przodu. No. Rywale nie śpią, ja mówię zawsze. Każdy chce z Bogdanem też wygrać. Ładnie, o to chodzi. Praca. I no, że trzeba wygrywać. A czekaj, to tutaj masz tą karmę, tutaj nie oszukuję. To samo. Dwa dni wiadro kupię, widzisz, niebieskie, ale idealnie do różowej by pasowało. Żadnych cudów tam. No, a suplementy? Nie, na razie jeszcze nic. Nie, zakwaszam tam jakiś raz na tydzień witaminę, probiotyk jakiś daję. TKK dawałem wcześniej na grzyby, później na żółty guzek. Później poleci linko, specji. Czyli teraz masz wszystko przygotowane już pod sezon? No pod sezon, no młode. Czekam jeszcze tam, bo tam i małe, i większe, i to 18 tu wpadam. Wszystko po treningu rozdzielam i zaczynam samce. A słuchaj, teraz takie pytanie.
pytanie, tu będzie za ten, za tą jakąś siatką? Nie. Bo wiem, że mieć kiedyś taką, wiesz, zasłoniętą... Tam jest tyłu. Aha. Jest tego. A jest to, jest to. No ja ci powiem, żeby światło tam tego, na razie to są, że spływa się. Ten tydzień, to wchodzę, że to będzie spływać. No zmiany, cały czas zmiany. No, proszę. Tu kostka chyba jeszcze u ciebie będzie. Kostka, wszystko drabnik, róże, tuje. Grill, 28. Będzie 28 września przyjedziemy i będzie jest go. Września. Września, ale młode będą września. A, we wrześniu, sierpniu pierwszy, no a 28 gdzieś będzie Pyrzyce. Dzisiaj mamy hodowcy czwartek, jutro piątek, jutro robimy grilla. Chyba, że nam wizję dadzą, to brat będzie. Jutro, wiesz gdzie? Wiem. Chicago może. Jutro robimy grilla hodowcy u nas w biurze, a w sobotę się bawimy na gali urodzinowej. No. Akurat przypadło, że ja mam 6 kwietnia Piotrek ma urodziny, dokładnie. No, ja wczoraj sobie zapraszam. No, to ja wiem. Ja tylko na trzeźwo, ja to z przytupem i z gwizdem. A będzie? Bąk będzie. Słuchaj, ja na antybiotyku jestem. A bąk będzie? Bąk będzie, Tadeusz Bąk. To będzie gwizd. Tadeusz Bąk, postać, która tak naprawdę tą imprezę chyba poprowadzi. Tak jest. Piotr, a ja mu pomogę, na pewno fajnie. A taka śmietanka hodowli, z tego co wiem, przyjeżdża. Wszyscy najbardziej czołowi hodowcy w Polsce na tą imprezę się zjeżdżają. Tym bardziej, że robimy to po to, żeby każdy właśnie fajnie się pobawił, co nie? I poglądami się wymienić. A będzie śmiesznie, jakieś tam mamy w planach jakieś zabawy na zasadzie jakieś tam potrójne spodnie, trzech hodowców wsadzimy do tych spodniów, będą ganiać po sali. Będziemy ganiać. Będą ganiać jedną gitę. No, będzie impreza fajna, tym bardziej jeszcze każdy hodowca tam przyjedzie, pobawi się, bo na pewno hodowcy będą mieli możliwość obejrzenia materiału, bo będzie tornado i będę ja nagrywał, więc... Chłopeckiego mówiłeś, że kawki. Jak u mnie non stop kawki. A u ciebie wrona. Nie, kawki, non stop, widziałeś, tu 3 kawki były. No. Dobrze, jest. A Piotrek, ostatnia rzecz, bo tu już tak na szybko nagrywamy. Jak teraz byś miał hodowcom tak powiedzieć, tak z początkiem sezonu, co jest takim najważniejszym elementem, żeby teraz przygotować gołębie pod ten pierwszy lot konkursowy? No, wszystkiego nie zdradzam, ale 90% zawsze mówiłem na film, bo mam swoje jakieś 5 minut, nie mogę, raczej swoje tam 5%, nie mogę czy 8, ale mówię, że no szczególnie co, zdrowe gołębie, sztuka karmienia, treningi też, no szczególnie zdrowe, no jakość, no wiadomo, czym dalej, później jakość gołębi, no. Ale czemu u mnie jedne umieli na 19 tysięcy te same wygrywać, a drugie nie, bo jakościowo było lepsze od tych dobrych gołębi, o tak mogę powiedzieć, no. A tym bardziej, że masz grupę gołębi, która jest 20% lepszy gołębi, one równolegle. No mówię, i tempo swoje, te słabe odpadają, nawet moje. Ja i pamiętajmy hodowcy, bo to jest bardzo istotne, ktoś kto lotuje gołębiami w lotach gołębi dorosłych, zawsze tą różnicę zauważa. Że dlaczego jest tak, że na przykład przylatują 2-3 gołębie, pierwsze na gołębnik, a później jest chwila przerwy i kolejne przylatują. Te 2-3 gołębie są szybsze od tej pozostałej grupy. Dużo telefonów mi dzwoni, to przez filmiki, no wiadomo. A dużo dzwoni, Piotrek, jak robisz to? Parę rzeczy nie umiem wytłumaczyć, bo to zależy od wiatru, pod wiatr więcej, z wiatrem mniej. No to zależy później od niedzieli. No i to ja tak 100% nie umiem wytłumaczyć tego. Z czasem hodowca opanuje to. No. Dobry hodowca, wybitny hodowca. No i tak to wygląda. Alarmy, widzę, że wszystko bardziej wiadomo. Ktoś nie odważyłby się tutaj ale włamać. Ale to mówię, a to ja mam taki fajny rympał jeszcze w nocy. Alarmy nie, ja mówię po tych kradzieżach co u wiosny, też u czaski, no to też wow. Różne obawy, no. Myślę, 99% hodowców jest. No wiesz, ale masz przede wszystkim czujniki, masz jeszcze czujniki wszątu, masz jeszcze przede wszystkim tutaj przyjeżdża sąsiadów, to nie? No i na telefony też sąsiadzi tam. Ale wiesz, sąsiad przyjeżdża za oknem, jest wystarczy, że wyjdzie dubeltówką, a wiesz, teraz prawa się zmieniły hodowcy, że od maja, jak dobrze pamiętam, 2018 roku, jeżeli ktoś się łamie na twoją posesję, to możesz ubić i tyle. I nie zadzwonisz na policję i nic z tego nie ma. I nie dostaniesz wyroku, bo ktoś się wtargnął na twoją posesję. Taka prawda powinna być. Twoja posesja, twoje rzeczy, twoja bajka. Nic, tak hodowcy, praca. Praca, sezon już praktycznie tuż, no zobaczymy, no może pogoda pozwoli, to może jutro uda mi się coś tam, może jakieś... Trening, pierwszy. No ale to słuchaj, teraz wychodzisz pierwszy i potem regularnie już powiedzmy do pierwszego lotu konkursu z 15 razy 14. Zawsze 10 wywoziłem, no z kuli tego z zachodu przyszliśmy na północny zachód. Musisz rozkręcić je bardziej. Bardziej, muszę, bardziej w rytm, bo innym...
tym starym gołębiom trochę mózgu trzeba, no, mózg im trochę prześwietlić bardziej. O inny kierunek lotu. No, roczny to tak nie, no, inny, ale myślę, dam radę, no, co to kierunek lotu. Inny kierunek lotu i praca. No, praca, jeszcze raz praca, gołębie, praca, trening i do przodu i tyle, no, i w niedzielę ucieka jest. I zawsze mówię, i ja się pomylił, nawet wtedy szósty gołębie się pomylił, ale te najlepsze koczki. Słuchaj, trzy dni masz jeszcze i przylatuje Lucek. Kiedyś taka historia była hodowcy, że... Nie, to było w tamtym roku. W tamtym roku, no dokładnie. Kiedyś taka historia była hodowcy, że ja do Piotrkowi zginął taki gołąb za młodego na Pyrzycach. Z Witka Łukasza. Dokładnie, to był najlepszy lotnik za, nie, na młode. Nie, tak może powiedzieć. I na Pyrzycach na 6800 był drugi na młode, na 4800 w rejonie pierwszy i drugi na młode. To miał 0,52 lotów i mu jeden lot brakowało najlepszego gołębia Polski. Piotrek tego dałem go na Pyrzyce i ten gołąb nie wrócił z tego lotu. Wszystkie dostałem. W ciągu dwóch dni wszystkie oprócz tego jednego. Nie było tego gołębia pół roku. Tyś chyba i pierwszy potem, raz. Ja potem do Piotrka się zaśmiałem, mówię, Piotrek, ja i tak ten gołąb przyleci. I 6 kwietnia, Piotrka urodziny, gołąb przylatuje na klapę. 6 kwiecień, choćby prezent, rano 7 patrzę ten gołąbie. No i nawet mówię, będzie lotowany. Ja tamtego w kapsie wyniosłem i będzie szóstego. Nieraz trzeba mieć szczęście, no ale prezent rano o 7 już ten gołąb był. No. Myślę, w tym roku będzie lotowana, zobaczymy co tam. Ale miał być szok, jakby przyleciał 6, czy nie? Różnie by było. Zapraszamy, pozdrawiamy i do przodu, dobry lot.